Takie czerwone słoneczko na dzień dobry. No wiem, że na kiepskim tutaj zoomie, bo to z aparatu. Przed chwilą, słuchajcie, jeszcze z godzinę temu w Londynie było różowo wręcz. Nie wiem, dlaczego jest takie różowe to słońce i dlaczego było tak różowo, ale naprawdę w życiu czegoś takiego nie widziałem wcześniej. No mówię wam, różowo jak w ogóle założyć różowe okulary, no a tutaj takie dosyć ciekawe to słońce jest. No nic, zapraszam na kolejny odcinek już do Fogowni. Siemanderko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 622 Fogu. Filmiki o gitarach FOG Motherfuckers 622. Dzisiaj bawimy się gitarą firmy Samik i od razu na sam początek chciałem przypomnieć o mojej ostatniej akcji, poza konkursem oczywiście, który trwa, jest jeszcze akcja Pokażcie swoje samiczki. Pokażcie swoje samiczki, czyli akcja polegająca na tym, a żeby właściciele gitar firmy Samik, czyli właśnie takich z różnych lat i ogólnie z różnych modeli itd., wysyłali do mnie na adres ksanty@wp.pl krótkie filmiki prezentujące swoje instrumenty, prezentujące ich zady i walety, prezentujące ich po prostu użytkowanie, prezentujące dlaczego je kupili i tak dalej. Króciutkie takie fokszociki, jak będziecie fajnie nakręcone, będę wrzucał do siebie na kanał, a wszyscy, którzy te filmiki nakręcą, zostaną w jakiś tam sposób uhonorowani takimi oto nalepkami od Samika. Jest taki zestaw nalepek i jest jeszcze jeden zestaw nalepek takich fajnych czarno-białych samikowych i też wysyłacie od razu adres do siebie, to w tym mailu wysyłacie adres, wysyłajcie ten link do tego filmiku, ja ten filmik ściągnę, umieszczę od siebie na kanale, wyślę do FX Music i FX Music umieści to na stronce facebookowej Greg Bennett i Samik i wy dostaniecie te naklejki. Zestaw jest, jak mówię, jeden taki zestaw naklejek i drugi taki zestaw takich fajnych czarno-białych naklejek, czyli po dwa takie komplety dla każdego, kto ten filmik przyśle. Pokażcie swoje samiczki. Myślę, że fajna akcja i generalnie akcja za piątka, którą warto uskutecznić. Thank you.
gitary Samik, jak się okazało, są całkiem przyjemne. Można się było tego spodziewać, słuchajcie. Gitary Samik to właściwie historia gitar elektrycznych od lat. Tak samo jak Kord. Od dziesięcioleci firma Samik produkuje w Azji dla różnych innych koncernów. Chociażby na przykład gitary Samik były nawet w katalogu Gibsona i nie mówię tutaj o Epiphonach, o jakichś tam kamerach czy o tego typu instrumentach, tylko mówię tutaj o instrumentach firmy Valley Arts. Instrumenty firmy Valley Arts były na końcu katalogów Gibsona w latach, tam końcówka lat 90. Robione w koreańskich fabrykach Samika jako zupełnie coś takiego totalnie lutniczego. Ale do tego sobie przejdziemy, bo będzie filmik o historii firmy Samik, gdzie postaram się ująć wszystko to. Dzisiaj natomiast zajmujemy się gitarą Malibu MB2. Ta jest akurat w takim tobacco Sunburst. Teraz uwaga, na stronie hurtowniamuzyczna.pl tej gitary już nie ma, ale ta gitara była za 500 zł do kupienia. Za 500 zł wyprzedana została po prostu w mgnieniu oka ten model. Teraz można zakupić za jakieś 800 zł model vintage Sunburst. Trochę jest taki inny, ale to jest tylko i wyłącznie różnica malowania. Słuchajcie, ta gitara w przedziale do 800 zł ciężko jest jej znaleźć jakąkolwiek konkurencję, bo tak naprawdę to jest taka gitara, no za 800 zł kupuje się chociażby na przykład używaną Pacyfikę w takim trochę gdzieś tam obitym stanie i tak dalej, przynajmniej ja po tyle sprzedaję. Jak wiecie, zawsze propsuję Pacyfikę, ale ta gitara niczego jej nie brakuje w stosunku do Pacyfiki, a można ją kupić nową. Są ludzie, którzy chcą kupić gitarę nową, którzy szukają gitary po prostu pierwszej ze sklepu, nie chcą kupić jej używanej, chcą kupić na raty. Tysiące różnych powodów dla kupienia gitary nowej. I z całego serca, nie dlatego, że tą gitarę dostałem do testów i dlatego, że ją tutaj Wam pokazuję i w ogóle mogę sobie ją zostawić, ale z całego serca po prostu mogę ją polecić osobom, które szukają gitary nowej do 800 zł, gdyż jest to wypasiony za te pieniądze instrument. Filmiki o gitarach oceniają gitary w przedziałach cenowych, więc wiadomo, że nie ma co tego porównywać do normalnych Stratocasterów, mimo tego, że to jest gitara, która jest trochę podobna do Stratocastera, o czym zaraz opowiem. Nie ma tego porównywać co do jakichś wyższych modeli instrumentów, chociażby nawet i Samika, gdzieś tam jakiś takich jak, nie wiem, ten tutaj. To jest troszeczkę taka, to jest taka gitara entry level, czyli dla początkujących, dla ludzi, którzy szukają pierwszego instrumentu, ale jest to gitara dla takich ludzi, którzy po prostu oczekują uniwersalności i oczekują tego, że ta gitara za niewielkie pieniądze spełni wszelkie ich oczekiwania, jakie mają, i ta gitara taka jest. Słuchajcie, naprawdę jest to gitara godna polecenia. Myślę, że używki będą chodziły po jakieś 500-600 zł, równie godne polecenia, ale jak mówię, za 800, jak ktoś szuka nowej gitary lub w ogóle rozgląda się za gitarą, to za 800 jest to konkretny instrument, który naprawdę warto kupić. Szkoda, że już nie ma tych po 500, bo myślę, że byście je wykupili jeszcze bardziej niż były. No ale poszły bardzo szybko, bo były to naprawdę atrakcyjne instrumenty. Thank you.
gitara, powiedzmy, że typu Stratocaster. Ucieszyłem się, bardzo, bardzo się ucieszyłem, że dostałem gitarę z humbuckerem pod mostem. Chociażby dlatego, że ja nie lubię generalnie singli pod mostem, nie, to nie jest moja szkoła. Ja gram tą ciężką ręką, te ciężkie riffy i generalnie mnie jest potrzebny humbucker. Również uważam, że gitara w układzie HSS na początek jest taką najbardziej uniwersalną z możliwych. Oczywiście na każdym układzie można zagrać wszystkie gatunki muzyczne i to też nie jest tak, ale taki układ tak zwany dyskotekowy, czyli HSS, jest po prostu taki dość najbardziej uniwersalny, bo możemy sobie zarówno i połoić, jak i pograć czyste barwy, gdzieś tam znaleźć tę pozycję taką pomiędzy tymi dwoma przetwornikami. Nawet tutaj te przypominają też takie stratowskie brzmienia, ale cały czas mamy ten zapas w postaci humbuckera, więc ucieszyłem się, że dostałem ten instrument w takiej oto formie, a nie w takiej formie, że tutaj jest singiel. Jeśli chcecie zobaczyć, jak taka gitara mniej więcej gra z tym singlem, to bardzo podobny bliźniaczy model jest na kanale Adama Dudka. Możecie sobie wejść, on też ma takiego Malibu i też o nim tam trochę opowiada. Co prawda on tam mało gra riffów, bo tam lata po tym riffie, nie wiadomo po co, ale no i ma tego pogłosu za dużo. No ale generalnie, ale to co on tam mówi o tej gitarze zgadza się z prawdą i to co on tam powiedział o tej takiej singlowej, myślę, że jest też bez żadnej ściemy i bez lipy, więc jeśli chcecie sobie porównać jakieś tam opinie, no to taka opinia u niego jest. Jak mówię, uniwersalny instrument, na którym pogramy różne rzeczy. Jak powiedziałem wcześniej, to jest taka gitara typu Stratocaster. Nie do końca. Nie do końca na kilka rzeczy. Po pierwsze, no okej, okay, no jest biała płytka, są trzy potencjometry, 2 tonu, 1 volume, jest pięciopozycyjny przełącznik, jest ta płytka w kształcie takim telecasterowatym, ta gitara jest taka trochę jak Stratocaster, ale ona tak, jak się jej przyjrzymy, to ona jest troszeczkę mniejsza niż Strat. Jest taka troszeczkę, ma troszeczkę te rogi przy katełejach. Jest taka jakby troszeczkę mniejsza. Myślę, że po prostu produkując gitary chociażby dla Squire'a swego czasu, oni wiedzieli, jak zrobić normalnego Strata, ale wybrali to w taki sposób, bo chcieli tą gitarę zrobić troszeczkę taką inną, troszeczkę taką bardziej charakterystyczną dla siebie i im to wyszło. Więc jest ona troszeczkę mniejsza. Ta gitara nie do końca gra tak jak Stratocaster, co na przykład moim zdaniem jest zajebistą jej zaletą, bo Stratocaster jest gitarą dosyć określoną i Stratocaster moim zdaniem nie jest gitarą uniwersalną. Nie pogramy na nim metalu, jeśli nie mamy humbuckera, tak jak tutaj, albo chociażby tego Hot Race'a. Więc generalnie Stratocaster jest taką gitarą określoną do pewnych rzeczy. Natomiast ta gitara no jest bardziej uniwersalna, więc spełnia większy wachlarz, po prostu można na niej pograć. Nie do końca gra też jak typowy Strat. Nie ma tego jazgotliwego brzmienia, takiego, którego ja nie lubię w Stratocasterach. Ale jednocześnie, jak mówię, no w pozycji na przykład tej czwartej możemy sobie spokojnie tutaj uzyskać to takie brzmienie a la Stratocaster, ten taki wiecie, to taką szklankę Lady Punkowską i będziecie na pewno z tego również zadowoleni, że takie brzmienie jest. Ale ona gra tak trochę ciemniej niż Stratocaster normalny. Nie wiem czego jest to przyczyną. Gitara zrobiona jest z drewna NATO. Drewno NATO, tam słuchajcie, no różne rzeczy ludzie o nim mówią.
generalnie się wypowiadają na jakichś tam forach i tak dalej, co to jest drewno NATO. Drewno NATO wykorzystywane jest w różnych instrumentach, w wyższych modelach BC Richy, w jakichś gitarach nawet powyżej 1000 zł gdzieś drewno NATO możemy spotkać. Drewno NATO jest odmianą mahoniu, dosyć pewnie jakąś tam tanią i rosnącą gdzieś, być może gdzie tego rośnie więcej i nie trzeba za to płacić tak dużo. Więc być może na to brzmienie tego instrumentu ma wpływ, że jest to tak zwany jakiś tam gdzieś tam mahoniowy, ciemne brzmienie. Ja tak do końca to nie wierzę, słuchajcie, w te rzeczy, bo mam gitarę swoją Epiphone'a G400 z 96 roku, koreańskiego, wyprodukowanego również przez Samika, tak w ogóle, zrobioną z drewna mahoniowego i ona wcale nie jest ciemna, więc to nie tak. No, ta gitara jest po prostu taka, jest ciemniejsza troszkę w swoim brzmieniu niż typowy Strat. Ciemna podstrunnica, klonowy gryf z łączeniem tutaj główki, olejowe klucze Made in Indonesia. Ta jest wyprodukowana w 2016 roku. Wykończenie główki tutaj jest troszkę mniej lakieru, na główce, na topie jest tak troszkę więcej, jest taki świecący. Plastikowe siodełko, zajebiście ponabijane i ładnie wyszlifowane dookoła progi. Gitara przyszła do mnie wyregulowana w bardzo dobry sposób i z bardzo fajną akcją strun i bardzo, bardzo wygodna, nigdzie nic tutaj nie siada, nigdzie nic nie brzęczy, wszystko jest zrobione elegancko. Słuchajcie, puryści Stratocasterowi od razu mówię wam tak, no rzeczywiście ta główka nie jest z kluczami 6 w linii, ta główka nie jest typowo stratocasterowata ani stratocasterowato podobna. Rzeczywiście Samik zrobił sobie tą główkę po swojemu, zarówno w tym instrumencie, jak i w tym ta główka jest taka sama. Można się przyczepić do tego, że to nie pasuje do tego kształtu, ale tak naprawdę kogo to obchodzi, jak ta główka wygląda? Jeśli mamy do czynienia z instrumentem, który jest tani, dobry i który spełnia wymogi tego, żeby na nim się nauczyć grać różne gatunki muzyczne i nie zapłacimy za niego dużo, jeśli możemy ustawić niską akcję i mamy różne brzmienia i ta gitara nam się nie rozleci po 2 latach grania, tylko będzie z nią wszystko w porządku i widać, że jest wykonana bardzo fajnie, no to generalnie myślę, że do takiej główki się nie ma co czepiec. Sam miałem taką myśl na początku, że ale kurde, tą główkę to zrobili i w ogóle, ale słuchajcie, no popatrzyłem sobie na to w ten sposób. Chcieli być oryginalni, chcieli zrobić instrument, który jest troszeczkę inny, nie mogli
totalnie zerżnąć wszystkiego ze Stratocastera, wyprodukując tą linię Greg Bennett, bo wtedy by się mógł do nich, nie wiem, czy Squire przyczepić, w sensie Fender robiący Squire'y i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu no, zrobili swoją oryginalną główkę, swój oryginalny design i tak naprawdę to props im za to. Gitara jest wyróżniająca się z tłumu różnych innych kopii Stratocastera. Do końca też nie brzmi jak Stratocaster i być może tutaj ta główka mająca taki charakter PRS-owato, Gibsonowaty, bla 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 bla, przez układ 3 plus 3 powoduje to, że ma nam powiedzieć to, że to nie do końca ma grać jak Strat, słuchajcie. Powiem wam tak, zajebiste tutaj logo, świecące, rewelacyjnie wyglądające, zamalowane ładnym lakierem i wygląda to przepięknie, więc no jeśli komuś nie pasuje taka główka, to niech nie kupuje, jeśli ktoś chce dobrą gitarę za dobre pieniądze, to niech sobie po prostu kupi i na główkę nie zwraca uwagi, bo to nie ma żadnego znaczenia. Z bardzo charakterystycznych rzeczy dla tego instrumentu, ta gitara ma bardzo duży radius gryfu, nie mierzyłem, być może zmierzę i być może napiszę, jak nie zapomnę. W każdym razie jest ona konkretnie płaska. To nie jest oczywiście szeroki, płaski gryf jak w gitarze klasycznej, ale ta gitara przypomina swoim gryfem produkcje ibanezowskie. Wcale nie jest duży, tutaj nie jest gruby kołek od tej strony, wręcz bym powiedział nawet, że jest bardzo taki fajny, płaski ten gryf. Płaska ta podstrunnica powoduje to, że naprawdę można na niej grać bardzo, bardzo wygodnie i generalnie nie jest to Strat z wąskim gryfem, z takim radiusem bardzo okrągłym, tylko jest tutaj dużo, dużo wygodniej i też to jest wielkim plusem, słuchajcie. Jak mówię, gitara przyszła do mnie wyregulowana, jedyną rzeczą, jaką musiałem zrobić, bo mnie trochę denerwowało, to musiałem użyć fast fretta, takiego oto, i użyłem tego fast fretta i na tych strunach, które tutaj są, które są jeszcze całkiem nowe, nie wiem co to są za struny, wiem, że w tej są Daddario, a w tej zupełnie nie mam pojęcia, jakie są struny, musiałem użyć tego fast fretta, bo tak na początku było tak trochę jakby tak sucho, no wiadomo, no gitara jest nowa, nie grana, więc generalnie było tak sucho, słuchajcie. Gitarach nie ma za dużo gitar nowych. Samiki się będą, miejmy nadzieję, pojawiały. Będzie jeszcze drugi. Miejmy nadzieję, że pojawią się jakieś inne. Moim zdaniem Samiki, jako gitary, które nie do końca są takie znane, zasługują na to, żeby
znane być bardziej. Moim zdaniem samiki zasługują na to, żebyście zwrócili na nie uwagę. Jest to, jak powiedziałem, firma robiąca dla wielu firm i nawet się nie spodziewacie, ile z gitar, które widzicie na rynku gitarowym, jest zrobione przez samika. I moim zdaniem warto się tymi gitarami zainteresować, więc cieszę się, że samiki się będą generalnie na filmikach pojawiać i że będę mógł je pokazać. Cieszę się, że też będzie można właśnie pokazać gitary nowe, które są godne polecenia i które mieszczą się w mojej ulubionej kategorii, czyli dobra i tania gitara elektryczna, bo to dobra i tania gitara elektryczna jest, słuchajcie. Czy jeszcze coś o tym instrumencie można powiedzieć? No, jest to bardzo dobry instrument do 800 zł. Podsumowując, myślę, że bez jakichkolwiek problemów zaspokoi różnego rodzaju gitarzystów, czyli bluesowych, metalowych, rockowych, popowych itd., itd., co tam chcecie sobie grać. Nie przetestowałem, jak działa mostek. Ja generalnie mostki te tremolo dokręcam śrubami i uważam, że powinny być zablokowane. Nie rozkręcałem jej tam w środku, więc też nie do końca wiem, jak to tam wygląda, ale jak opłukiwałem, to tutaj raczej jest sobie basenik pod spodem. No, zdarza się to w takich instrumentach. Myślę, że już czas na to, żebyście posłuchali sobie tego instrumentu. Wejdźcie na stronę hurtowniamuzyczna.pl i zobaczcie, po ile one są. Myślę, że warto się zastanowić. Ja od siebie z ręką na sercu mogę ten instrument polecić. Oczywiście w tej kategorii cenowej, no wiadomo, nie? Na różnych wzmacniaczach, na różnych brzmieniach. Słyszeliście już mojego ping-ponga zrobionego na czym ja to tam tego ping-ponga mam? Na Orange Micro Terror i na Marshallu AVT-50. Mamy jeszcze Bognera Alchemista, mamy jeszcze Marshalla 6100, mamy Peavey 6505+, w połączeniu z Lani VH100R. Mamy Jet City JCA20 w połączeniu z Valve State'em i z Looperem i tam jakieś para moje solówki, trochę efektów od Joyo, Looper od Kaline. Mamy, słuchajcie, Audio Storm, Burnbox i Hotbox, czyli nagranie liniowe z Lani GH50. Mamy dalej Marshalla, oczywiście TSL-60 i mamy również Mad Dog'a Prince 15, więc z tych wzmacniaczy jest bardzo dużo, oczywiście również nagranie z deski. Rozgadałem się, ale jak mówię, no warto się zainteresować firmą Samik, jeszcze Samiki się pojawią i przypominam o pokażcie swoje samiczki. Już do testu, już więcej nie gadam. Oczywiście kable Let's Music, a pasek od Farbstropcastle. Cicho. Nic, no pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście w gitarowej mgle.
Thank you.